Wow, umiecie takie teleportowanie? Witam was w kolejnym odcinku, to jest odcinek MNH. Druga część, drugi odcinek na stawie stowarzyszenia ze spinningu. W pierwszym odcinku połapaliśmy dosyć dużo ryb. Dzisiaj jest to kontynuacja tego, tej wyprawy wędkarskiej niesamowitej, wspaniałej, przecudownej, zimną, jak nie powiem co. Ale łowimy, za chwilę będziemy łowić, mam nadzieję, na szczupaka. Jak zdążymy? I macie, o kurde, ale zaczęcie drugiej części odcinka. Wiesz, co się stanęło? Nie widziałem, bo gadałem się to. Co? Wyciągałem garbusik. Nie no, słuchajcie, aż wezmę kamerkę ze statywu, musicie to zobaczyć. Piękny garbus. Słuchajcie, zobaczcie, piękny garbus. Chyba większy niż w pierwszej części. Wyciągałem przynętę z no właśnie. Wyskoczył. Taki piękny pan Okoń. Zobaczcie. Piękna rybka. Leci oczywiście do wody, Maciek, honorowe wypuszczanie. Nie ma tu niestety zejścia do wody, więc tak poleciał. Ale zarąbiście się zaczyna ta druga część. Oby było więcej takich odcinków. Więcej takich ryb, nie odcinków. Co to ja mówię? Dobra, słuchajcie, bo ja też chcę coś złapać. W tej drugiej części, gdzie ty masz tą przynętę? Dobra. No i czekamy, aż Maciek zginie. Już mogę rzucać, a więc rzucamy. Stryczek, ziół i poleciało. Oczywiście przynęta, tak jak w pierwszej części, na którą was bardzo serdecznie zapraszam, spin mat 6-gramowy. Pamiętajcie o tym również, żeby wbić na mojego Instagrama, który wam się teraz wyświetla nad moją wędką. Miałem branko. Zostawcie oczywiście pod tym odcinkiem łapeczkę w górę. I za tego Okonia, no musicie zostawić tą łapeczkę w górę dla Maćka chociaż, nie? I piszcie w komentarzach, żeby Maciek otworzył swój kanał wędkarski. Może go przekonacie, bo mówiłem mu to, ale no na razie nie chcę, nie chcę. Próbujemy coś dalej. Aj, zapomniałem powiedzieć jeszcze, trochę może brać o subskrypcję. No. Dobra, słuchajcie, idziemy chyba dalej za chwilę, to bo już mamy trochę teraz mniej czasu, jest teraz chłodniej. Żeby trochę się poruszać, bo tak cały czas w jednym miejscu stoimy, że to jest niezdrowo, niezdrowo. Dobra, lecimy dalej. Przy tamie. Będziemy... Jest ryba? No kurde, Maciek, no... To jest mój kanał, to ja tu mam mówić ryby, a nie ty. A dobra, taki mikro akurat. Czekaj, muszę zrobić inne ujęcie. Wypinanie Okonia z Maćkiem. O kurde. Taki mały Okonek, jak widzicie. Na takiego ala kanibala, coś w tym stylu. O, no wyszedł, wyszedł, no prawie. Jest wypięty, gratulacje. Dobra, leci zaraz do wody, tylko zdjęcie do miniaturki jeszcze zrobimy. Konek, leci do wody. Plum, nie ma brzegu. Maciek jeszcze zrzuca, ja już idę tam, w tamtą stronę, na tamie, gdzie złowiłem też ładnego konia. Mam nadzieję, że on dzisiaj weźmie jeszcze raz, albo chociaż z jego rodziny, znaczy z jego wieku, albo większy, a Maciek tu sobie łowi. Siema, ja idę, nara, miło było, to cześć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na tamie już. Maciek jednak zdecydował się przyjść ze mną. Zostało nam 15 minut łowienia, także będzie to raczej cały czas nagrywane. Przynajmniej będę się starał tak cały czas nagrywać. Jesteśmy na tamie, jak mówiłem. Próbujemy tu coś, blisko tamy. Wrzucamy. Jest to trochę głębiej. Poczekamy, czy to spadnie. Ja cię dzisiaj się puścił, patrz. Ale był ładny okonek? Ładny. Piękny był. Nie będziemy się jakoś długo teraz na tym miejscu zatrzymywać, ponieważ jeszcze chwilę chcemy spróbować na szczupaczka, a lub jakiegoś drugiego okonka, a nie mamy tu dużo czasu. Teraz pytanie ma tylko kiedy. Zostajemy tutaj i idziemy gdzieś dalej. Ale w sensie zostajemy tutaj, czy... Nie chcę rzucić. Co się rzuciłem? Dobra.
będzie chcę bawić w trafie, no. Oj, teraz to ma być... Nie, premier, chyba. Dla Czechu o drzewo. Chyba raczej na pewno na drzewo się nie jest. Chyba zerknie, ale oby nie, oby nie. Dzisiaj tego pierwszego konia, co tam siedział. No i ten, i ten najwi- i tego tu tam był. Zapraszam was na... Zapraszam was na poprzedni odcinek z tej wyprawy. Maciek też zaprasza. Idziemy troszkę dalej? Maciek to moc. O. Palimy go. O, to jest taki motor, se stoi, ale wam nie pokażę, no to nie wiadomo co by to. Kogo nie wiem. Dobra, idziemy sobie troszkę dalej. Jest, można jechać. No jedziemy, na rybie, pewnie. Na rzekę teraz. Uff, się zmęczyłem, teraz biegłem. Maciek tam został po drodze. Ja przyszedłem troszkę dalej, ponieważ nie mamy czasu, chcemy jak najlepiej obłowić staw. Nawet nie wiem teraz, czy Maciek coś złapie, czy nie. Nic nie zrobię, nie poradzę na to. 5 rzutów. O matko, poczekajcie chwilę. Dobra, 5 rzutów jeszcze tym speedmadem. Próbujemy trochę większą gumę, już nawet nie topy, że zaczęły latać. I próbujemy na szczupaka lub jakiegoś fajnego konka. Nie będzie to jakaś znowu przesadnie wielka guma. Taka typowa, czekajcie, tylko sobie troszkę przeniosę to. I jeszcze raz biegniemy. I springy, bieganie z fishing and hubixą. A co tam? I z powrotem po wędkę, bo jestem głupi i zostawiłem wędkę. Chodzę z nią w tej, we w tej, czasu nie ma. I z powrotem w tą stronę. A chcecie się nauczyć biegać, nie? O, nie wiedziałem, że się tu na rybach do maratonu przygotuję. O, dobra. Odkładamy kamerkę na statyw. Speedem jak speedman. Speedman. I łowimy. O kurde. Żeby się na rybach do maratonu przygotował. To już jest naprawdę szczyt wszystkich szczytów. Idzie Maciek? Chyba idzie. Idzie Maciek. Dobra. Pierwszy rzut. Myślę, że nie topesz dostał. Jak się wystraszyłem. Fajnie. No, fajnie, nie? Komary gryzie. Wrogi. Wrogów.
On jest z nami, Maciek, no. Zrozum to. Zapraszam was na odcinek pierwszy z tej serii. Na odcinek pierwszy z tej serii, bo się nie wysławię, kurde, no. Ostatni rzut został. Na odcinek pierwszy z tej serii, bo ja coś połapałem tam, nie? Jak lubicie Maćka, no to piszcie w komentarzach, żeby założył swój kanał, bo nie chcę. Namawiajcie go. Może się zgodzi. Dobra, ostatni rzut i zmieniamy na szczupaka. A na szczupaka idziemy jeszcze troszkę dalej. Próbujemy. Może. Coś weźmie, by coś wzięło. Słuchajcie, tutaj szczupaki to są może 2 lub 3 na tym stawie. Także no, jaka jest szansa, żeby to złapać? O, paści, był okonek. Dobra, lecimy dalej. Robimy cięcie, lecimy dalej. Ja już nie będę teraz pokazywał wam. Co się stanęło? Nie wiem. Dobra, nie będę wam pokazywał już, jak się przygotować do maratonu. Lecimy normalnie. Słuchajcie, jednak się rozmyśliliśmy, nie będziemy próbować na szczupaka. Jesteśmy na mostku, też bardzo dobre miejsce, jeśli chodzi o konki. Kurde, jaką chrypę po tej szkole dzisiaj, masakra. I ja po prostu szybko zmienię na gumkę i mam nadzieję, że coś weźmie. Tutaj będzie maska nagrywać kamerkę ładnie. Czekajcie, ustawimy. O, zobacz, Maciek, jak masz ładną tą. I się ma. Nóż. Nic to nie stać. Siedzi okonek? Nie. Chwast siedzi. Dobra, nie, słuchajcie, ja zmienię. Maćka nie da się na razie nagrać. Źle się ustawiam, to wszystko jego wina. Dobra, ja zmieniam. Okej, słuchajcie, już nawet tego prawie nie widać, jest tak ciemno. Taki mały, jasny, nie widać. Mały kajtek z główką, tam było bodajże 2 albo 3 gram, 4 gram. 4 gram. Leci do wody, po prostu już nie wiem, jak to mam nagrywać, jak nas nie będzie widać. Nie, spróbujemy. Dobra, coś tam widać, próbujemy. Dobrze, próbujemy jeszcze coś. Idziemy na plażę. Okej, Maciek idzie tam z boku na drobnicę, którą będziecie widzieć również w pierwszej części, także opłaca się obejrzeć drugą część. Ja rzucam tutaj na wprost, jesteśmy na plaży, której no były ładne efekty, nawet łomatko. W pierwszej części nie macie? Nie, co? Bo wygrałem, teraz nic nie złapałem. No. Teraz tak. Ale w pierwszej części się zostawiłem daleko z tyłu. Jak jeden? Aha, bo ty będziesz jeszcze tą 20 dupę. No tak, dobra, masz rację. To wygrałeś. O nie, nie ma ryby, Maciek. Po co? Daj, nie kuj tych rybek tym Maciekiem, no po co to robisz, no? Dobra, kurczę, już nic nie widać. Dobrze, że to zakończenie już mam nagrane za sobą, nie? Bo już zakończenie nagrałem. Żeby jeszcze coś było, chociaż na tym zakończeniu widać. Ja się przyzwa... Uuu, lubiła ryba ładna. Czy was przyznam, nie ma po co was kłamać.
U, lampy się zaświeciły. Ale chyba nie widać, tutaj w kadrze chyba nie ma żadnej lampy akurat. Nie wiem, jakim sposobem tego. Tak trochę combination, majster behind. Macie widów, proszę piszcie, co tam w szkole. Co? Nie jest strasznie, myślałem, że wspomnę. Dobra, słuchajcie, jeszcze zmienię szybko, może coś zauważysz, będę widział. Spróbuję zmienić na to, co miałem. To ty? W pierwszej części, nie, wcale. Nie. W pierwszej części filmu wyprawy. Spróbuję zmienić na killerka, na którego też fajnie połapałem. No kurczę, już nie widzę, muszę przy kamerze to robić, bo jest troszkę jaśnieje. O, jest, poszło. Dobra. O, jest killerek. Nie, ty. No już kurde, trafić nie wiem. O, jest! Co? Ale to ty nie. Może to był supak. Tam daleko. Nie, tam na środku. Wędkę naprawdę wam bardzo polecam. Bardzo, ale to naprawdę bardzo. Daje was Silver Creek. Całe... No macie to ty. Zaraz we mnie trafić i będzie przypał. Co? Daje was Silver Creek, właśnie mam. Dobra, robimy machnik. Ale no ja mam teraz tą przynętę killerka mojego, nie. Czekaj, jeszcze trzy rzuty. Moje jest sztywne. Moje właśnie jest miękko. Każde puknięcie. Widać, czuć, spadnieć. Widać też. Kołowratek też daje ba ninja. Ale kurczę, no nie pamiętam. Zabijcie mnie, bo... Nie pamiętam, no. Zaraz nie wiem, jak na nim chodzi, widzę. No normalnie. No, ale oko nie ma lepszy wzrok. I nie da się zaraz na szpaka założę. Je na kołowinę. Dużo pchnięcia ładne. Było ładne pchnięcia. Pokonka, nic nie zaciąłem. Piszcie również w komentarzach, czy chcecie więcej wypraw z Maćkiem. A teraz pamiętajcie o tym, że jest szkoła i jest ciężko nam tu w ogóle coś zorganizować. Dlatego dzisiaj nagrywamy... O, co to jest? Dzisiaj nagrywamy dwie części odcinka jednego filmu. O, ale kot. Sio, pa. Dwie części filmu, żeby po prostu mieć co nagrywać, bo teraz dwa tygodnie temu od tego odcinka, od pierwszej części, pierwsza część była nagrana po no, tygodniowej przerwie, prawie dwutygodniowej przerwie. Więc no, trochę grubo. Ale pierwsza część odcinka, w pierwszej części wyprawy, o tak, było zdecydowanie więcej rybek. Mimo wszystko. Jest około godziny, około w pół do ósmej. Jest dzisiaj 18 września i zobaczcie, jak jest ciemno. A kiedyś to się siedziało do 23, ta długa, od 15, to już się odechciewało siedzieć, już naprawdę ryby brały, ale już się odechciewało siedzieć. Początek wakacji, lub jak była ta kwarantanna cała ze szkoły, coś do szkoły się nie chodził, lekcji online. Szybko odwalić nad wodę, codziennie prawie byłem nad wodą. Oj, puść, puść chyba, no puść. Ajajaj. Powoli kończymy ten odcinek. Czekamy już tylko aż po nas przyjadą. O, chyba jadą. Jak jadą mnie, to mi dajesz. No, trąbę.
Aj, było, kurde, spóźniłem to. O, ale fajnie. Ty masz? Myślałem, że masz rybę. Dobra, próbujemy szpaka. Słuchajcie, próbujemy jednak na tego szpaka. Jednak nie spróbujemy, słuchajcie, bo po nas przyjechali. Okej, to było wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tej drugiej części. Zapraszam was na pierwszą część. Dostawcie oczywiście łapeczkę w górę i tam na dole czerwony przycisk subskrybuj. Klikajcie w dzwona, aby nie przegapić żadnych nowości, czyli kolejnych filmów. Aż mi się teraz gorąco zrobiło, jak po tym maratonie biegłem. I co? Wbijacie na mojego Instagrama, tutaj wam się wyświetla teraz. O, proszę, Instagram mój. Fishing podłoga. No, tutaj widzicie to, ja już nie pamiętam na pamięć, no. O matko. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka F and H. Siema.